Siemanko, mam na imię Krzysiek, witam Was na moim kanale. Jestem w Jastrzębiej Górze, mamy grudzień 2022, no i udało mi się trafić w moment, kiedy poszerzana jest plaża. Słyszałem o tym, nigdy tego nie widziałem. Jak widzicie, za moimi plecami trwają prace. Za chwilkę wezmę tam kamerkę i zobaczymy, jak to wygląda. Kiedyś Jastrzębia Góra słynęła z małych plaż, od kilku lat wiem, że na bieżąco są poszerzane. No, tak jak widzicie, prace cały czas trwają, żeby w sezonie było więcej miejsca, żeby było więcej turystów. No i wiadomo, o co dalej tam chodzi. No ja już kamerkę przekładam i patrzymy, jak to wygląda. Jak widzicie, teren jest tutaj ogrodzony, także zbytnio nie można przejść. Może tam plażą bokiem, no ale bez przesady, nie będziemy tam łazić, nie będziemy nikomu przeszkadzać i już patrzymy, jak to tutaj wygląda. Jak widzicie, są kopareczki, na bieżąco ten piasek w odpowiednie miejsce przestawiają. Tam widzimy spychacza. Tam w oddali widzimy statek, ta rura, którą tutaj widzicie. Podejrzewam, że ona idzie po prostu do tego statku i ten statek wtłacza tutaj jakoś ten piasek częściowo z wodą. No i tak to tutaj się prezentuje, przynajmniej tak to mi się wydaje. Zaraz spróbuję jeszcze z jakiejś innej perspektywy tutaj coś nagrać. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jeśli obawialiście się, że braknie dla Was miejsca na plaży, także miejsca będzie więcej. Statek już odpłynął, chyba gdzieś go tam będziecie widzieć. Tak to tutaj wygląda. Ja postaram się zaraz zrobić przybliżenie, bo tam na morzu, na tej tafli wody, że się tak określę, widać, że tam coś pływa. Prawdopodobnie to jest ta rura, statek, który widzieliśmy wcześniej, a który odpływa, zapewne podłącza się do tego i podejrzewam, że może piasek z dna po prostu jest wtłaczany tutaj na tą plażę. Widziałem, że z tej rury chyba też coś się tam nagrało, jak coś to zrobi, jakieś zbliżenie, na pewno leciało tamtą rurą woda, no i podejrzewam, że nie sama woda, tylko z piaskiem jest to wtłaczane. No i tak to wygląda, moi drodzy. Udało mi się, nagrałem, zobaczyliście sobie, jak to wszystko wygląda. Tam sobie cały czas pracują, a ja zawijam się do domu. Dzisiaj trochę cieplej, już na plusie, także tak bardzo nie pizga. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Siemanko, cześć.